Serwus. Jesteśmy w Beskidach. Dzisiaj wybieramy się z Soblówki na Wielką Rycerzową. Po drodze będziemy na Małej Rycerzowej i na bacówce PTTK, właśnie na Hali Rycerzowej. Rozpoczynamy przy bezpłatnym parkingu przy kościele. Kościół bardzo ładny, taki w starym stylu, drewniany. No i idziemy. Będziemy szli żółtym szlakiem, a schodzić będziemy czarnym. I zapraszamy na dzisiejszą wycieczkę. Rozpoczynamy wejście na Rycerzową, szeroką asfaltową drogą. Początkowo żółto-niebieskim, a później już tylko żółtym szlakiem będziemy wchodzić od strony Małej Rycerzowej. O, cała pętla, którą dzisiaj chcemy zrobić, ma mieć około 12 km. No i planujemy, że powinniśmy ją przejść w okolicach 4 godzin, nie licząc postojów oczywiście. No zobaczymy, czy to się uda. Droga z asfaltowej zamieniła się już na leśną. Nadal podążamy żółto-niebieskim szlakiem. Leśna ścieżka, bardzo przyjemna. Trawersuje zbocze. Nadal podążamy za żółto-niebieskimi oznaczeniami. Według tabliczek zostało nam już jakaś godzina 15. Jesteśmy po rozwidleniu szlaków. Niebieski szedł w stronę Małej Chory, a my żółtym na Małą Rycerzową. No, otworzyły się przed nami już pierwsze widoki. Zresztą piękne. Zobaczcie sami, jak one wyglądają. Po raz kolejny trawersujemy zbocze piękną leśną ścieżką, wąską, bardzo urokliwą. W dole słychać szum strumienia, a ścieżynka, szlak delikatnie
pnie się do góry, żeby po chwili opaść. Jakieś takie trochę cięższe podejścia mamy już za sobą. Nogi wydają się w miarę przygotowane. Też od naszego ostatniego wyjazdu w góry, no to trochę czasu minęło. Bo to luty był, jak pamiętacie, i pieniny. Ej, sami jesteśmy ciekawi, jak zimowe ćwiczenia, którymi chcieliśmy się przygotować do wiosennego i letniego sezonu, się spiszą. No zobaczymy dzisiaj, jak wejdziemy do góry. To weszliśmy na zielony szlak, na Małą Rycerzową. Stamtąd pewno gdzieś około 10 minut do basówki na hali rycerzowej. No tam odpoczynek, bo pies też musi odpocząć. Cała długa droga dzisiaj za nami. Ponad 300 km samochodem. Żółty szlak kieruje się do schroniska na hali rycerzowej, a my zielonym szlakiem podążamy na Małą Rycerzową i dopiero z niej będziemy schodzić do baczówki. Teraz nadal zmierzamy w stronę Małej Rycerzowej, a tam ten szczyt, Wielka Rycerzowa, najwyższy szczyt dzisiejszej wycieczki, 1226 metrów nad poziomem morza. Udajemy się teraz do bacówki PTTK na Rycerzowej. Właśnie schodzimy z Małej Rycerzowej. Odpoczynek w bacówce i dalsza droga już teraz na Wielką Rycerzową, a później na dół do parkingu i na kwaterę. Pogoda się poprawiła. Jest przepięknie się zrobiło. Momentalnie, jak wyszło słońce, wszystko nabrało kolorów jeszcze bardziej. No, odsłoniły się przed nami niesamowicie piękne
widoki. Po prostu można byłoby tylko się usiąść i patrzeć i napawać się tym pięknem Beskidu Żywieckiego, w którym jesteśmy teraz. No i przed nami odsłania się baczówka na Rycerzowej. I tam właśnie zmierzamy. Idziemy skrótem wydeptanym, prawdopodobnie już przez dziesiątki turystów. I przed nami owa baczówka. No i niesamowite widoki. W baczówce tutaj, jak i w większości schronisk w Beskidzie Żywieckim i pewnie też w Beskidzie Śląskim, można rozbić sobie przy schroniskach i baczówkach namiot i przy pięknej pogodzie po prostu cieszyć się tak naprawdę pięknem bez jakiegoś wcześniejszego rezerwowania noclegów, gdzie te schroniska są bardzo oblegane, a miejsc schroniskowych jest bardzo mało. No wtedy namiot, ładna pogoda, rozbijamy się i podziwiamy cały dzień widoki. No i taki to mamy plan na lipiec. Czy się go uda zrealizować? Bardzo byśmy chcieli. W baczywce ruszamy dalej na Wielką Rycerzową, a później na Przełęcz Przysłop i stamtąd już bezpośrednio na parking do Soblówki. To jesteśmy na Wielkiej Rycerzowej. Jest to szczyt w lesie, także nie ma tutaj zbytnio z niego widoków. W ogóle właściwie nie ma z niego widoków. O 1226 metrów najwyższy punkt naszej dzisiejszej wycieczki. Rycerzowa Wielka albo Wielka Rycerzowa. Oznaczenia w języku słowackim. Rycerowa Hora i teraz idziemy na sedlo Przysłop, czyli Przełęcz Przysłop. Słupek graniczny, z tej strony Słowacja, a z tej strony Polska. Wchodzimy z Wielkiej Rycerzowej, Rycerowej Hory, tak? W lesie niesamowicie sucho. Dzisiaj mamy 20 maja i no masakra jest po prostu, jeżeli chodzi o
stan ściółki. Zresztą kolejną ciekawostką jest to, że las jest bardzo zniszczony. Bardzo dużo połamanych drzew, które generalnie no, przesłaniają szlak. I tak naprawdę no, idziemy trochę po omaczku. I no, jest po prostu tutaj lekka jakaś iskra, jakiś pet niedopałek. No i może być tragedia po prostu. Także no, z jednej strony turystycznie no, brakuje trochę, znaczy chcielibyśmy jak najwięcej tego słońca i dobrej pogody, żeby sobie wędrować w dogodnych warunkach. Z drugiej strony jednak potrzeba, bardzo mocno i bardzo dużo potrzeba deszczu i takich no, długich, rzęsistych opadów. No, miejmy nadzieję, że to nastąpi, ale jednak dopiero jak my wyjedziemy z tego obszaru. Chociaż optymalnym rozwiązaniem byłoby, jakby padało w nocy, a w dzień byłaby przyjemna pogoda. Niebieski szlak graniczny z Wielkiej Rycerzowej do Przełęczy Przysłop wiedzie nas taką leśną dróżką, niezbyt szeroką, ale wielce urokliwą. Tutaj idziemy w otoczeniu buków, sosen. Musi być tutaj niesamowicie jesienią, bo tutaj na pewno spektakl kolorów jest niezwykły. Idzie się dość ostro w dół momentami. Już pewnie podejście tym szlakiem byłoby trudniejsze niż od Małej Rycerzowej. Może nie trudniejsze, a bardziej wysiłkowe. Bardziej mozolne. Teraz patrzcie na to, że to wygląda jak leżący smok na ziemi. No niesamowicie, tak naprawdę ścięte i złamane drzewo. Skrzydła, łeb. Oczy, nos. No natura potrafi niesamowite rzeczy tworzyć. W dość mozolnym zejściu z Wielkiej Rycerzowej. No, momentami dość mocno strome zejścia, a pod koniec wycinka drzew no dochodzimy do Przełęczy Przysłop i stąd już zmieniamy szlak z niebieskiego na zielony. I kierujemy się do Szoblówki. Teraz już zielonym szlakiem schodzimy do Szoblówki. Mamy około godzinę zejścia do PKS-u, czyli prawdopodobnie tam gdzieś koło kościoła to jest. Też, no bo malutka miejscowość, no to musi być PKS kościół, można powiedzieć centrum miejscowości. Szlak nadal wiedzie przez las, tylko że trochę szerszą już
bardziej taką trochę jakby polną, gruntową drogą, ale bardzo przyjemną. Pogodę mamy aż za dobrą na takie wędrówki. Gorąco, ale nie narzekamy. Podoba nam się. Lepiej w tą stronę, niż jakby miało padać i być zimno. A podobno jutro. Ale... jej! Ale idziemy. Raźnym krokiem schodzimy. Wszyscy zadowoleni, nogi rozprostowane. Okazało się, że ćwiczenia jednak, które robiliśmy, pomogły. I takie podejścia, powiedzmy, nie sprawiają nam w tym momencie większych wysiłków. Nic, tylko chodzić i zwiedzać. Kończymy dzisiejszą wycieczkę na małą i wielką rycerzową. Został nam do przejścia ostatni kawałek szlaku. Teraz to już tak naprawdę asfaltowej drogi, ale tak szlak wiedzie, tak musimy iść. Bardzo nam się podobało. Zachwyceni jesteśmy widokami, które i z podbaczówki na hali rycerzowej i z małej rycerzowej przede wszystkim. Z okolic małej rycerzowej było widać. O, coś pięknego. A to jest stęsknieni gór. Byliśmy, więc też pewnie dlatego takie nasze ochy i jachy są na te widoki. Jesteśmy zauroczeni dzisiejszym dniem. Jak podobał Ci się film, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj, napisz, czy byłeś na wielkiej rycerzowej i w tej okolicy, co Ci się podobało może. No i do zobaczenia może kiedyś na szlaku. Cześć!